Witam Was, z tej strony Mariusz i zapraszam na pierwszą grę z moim przeciwnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Gramy w Lidze Frontiera, która została miesiąc temu założona na Reddicie. Wygrałem rzut kostką, więc zaczynam. Sam jestem ciekawy, co mi tutaj przyniesie magicowy los. No ta ręka jest zdecydowanie nie do zaakceptowania, tylko jeden land, dodatkowo w żadnym interesującym nas kolorze. Zmuliganuję to. No, come on, come on. No tu jest już nieco lepiej. Szkoda, że to nie jest. Szkoda, że to nie jest Plains. Ale może dociągniemy. Tutaj mamy removal, mamy jakieś tokeny, mamy Ebaya, mamy smugglera. Da radę, dobrze. No to keep. Nasz przeciwnik też wziął Mulligana. Czy potrzebuje jeszcze jeden Raise the Alarm? No weźmiemy ją. Na topa. No dobrze. Rozpoczniemy od Shambling Wenda. I oddamy przeciwnikowi turę. Sam jestem ciekawy, z czym... to będzie Abzan. No dobrze, 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 dobrze. Swamp. Mogle Koptera zagramy. I oddamy przeciwnikowi turę, nie mam nic do robienia. Abzan Charm. O, pokazał mi kartę. To jest niestety różnica pomiędzy Modo a X-Mage'em. Tutaj, jeżeli wrzucisz, położysz, do tej płacisz po położeniu karty na stosie, nie przed, tak więc przeciwnik może ją zobaczyć. Wiadomo, że ma Abzan Charma. Zdradził mi tą informację. Akurat Abzan Charm nie jest przeciwko nam jakiś bardzo, bardzo dobry. O. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zagram Raise the Alarm, żeby mieć z czego uaktywnić koptera. No. I zaatakujemy za 3 punkty. Jestem ciekawy. No niestety tutaj trzeba się troszkę naklikać. To nie jest tak proste jak w real life. Zaciągnęliśmy Crit Breakera. Teraz czego chcemy na pewno? No mamy 2 removale, jeszcze jeden Raise the Alarm. Czy ten Crit Breaker to będzie dobra karta, żebyśmy ją zatrzymali w tej... Szkoda, że się tapnęliśmy taki w ten, a nie inny sposób. Gdybyśmy może zagrali Wabeya i tego Crit Breakera zagrali, no... No niestety, no, zdiskarduję go. Nie chcę go w tym momencie. Przejdę do maina. Dogram Abeya. Oddam turę. Na Fenza. Na Rhino jest jeszcze za wcześnie. No, zostawił sobie Abzan Charma, żeby nas niejako przymusić do ataku kopterem. Nie będziemy tutaj dużo atakowali kopterem, to nam się kompletnie nie opłaca. Szczególnie, że mamy 2 bardzo dobre karty. No na pewno zaatakuję teraz 2 soldierami. Potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Wenta nie może uaktywnić. Wend kosztuje 3 many. Teraz tak, możemy, mamy opcję, żeby zagrać Crimbreakera teraz. Potem Raise the Alarm z końcem i następnie tego Rhino zdjąć jednej z naszych 2 kart. Lub też poczekać z końcem. No, jednak zdecydowanie to będzie lepsze rozwiązanie. Wrzucenie teraz Crit Breakera dodatkowo. Będziemy mieli także stworka do bloku.
coś nie poszło nie tak, to by jednak zdecydował się tym wentem atakować. No i poczekamy z Raise the Alarm, ustawimy, na, żebyśmy dostali priorytet w jego endstepie. Sam jestem ciekawy, która to jest wersja Abzana, chyba ta najbardziej klasyczna, to znaczy midrange'owa. W Frontierze gra z 3 albo 4 wersje deków w tych kolorach, część w tych kolorach oczywiście, przepraszam. Część z nich nawet nie stosuje Sage Rhino, jest taka bardziej nastawiona na no, tutaj są to deki bardziej w stylu hatebeerowego niż Liana Last Hope. No, to interesujące, przyznam się szczerze. Najwidoczniej nie miał landu. To bardzo dobry znak. Zabije nam Crit-Breakera Liliana. Tak, zabiła nam Crit-Breakera. Tutaj możecie zobaczyć. No dobrze, to ja w endstepie sobie jeszcze zawołam trzech panów, zabijemy. No to jest właśnie duża zaleta tego deku, o czym mówiłem w deck techu. Tutaj removal nie gra za bardzo roli przeciwnika. Pytanie, czy się śpieszymy, czy się nie śpieszymy? I tak Sage Rhino wejdzie, i tak Sage Rhino wejdzie. No, zobaczymy. No, na pewno zrobimy, zaatakujemy w ten sposób, jednym tutaj stworkiem. Zobaczymy, co nam... Sage Rhino zaatakujemy w Lilianę. Też w Lilianę. Tym w kolesia. Tym w oponenta. Nieładnie tak mówić o przeciwniku, koleś. Lepiej już klasycznie typ. No. No, zdiskardujemy jedno. Pójdziemy do maina. Teraz jest dobrze. Tą grę pod kontrolą. Mogę zareagować Anguished Unmakingiem na instancie lub deklaracją w kamieniu. Pewno w tym momencie powinien sobie Shrine wejść, na którego wszyscy czekamy. Przeciwnik ma 12 życia, ja 20, nic nie jest mi na razie zrobić. Dużo nam pomogło to, że mimo wszystko ten deck nie jest tak konsystentny, jakby się wydawało, no, wydawało pod względem mana base'u, jednak tutaj jeden tapland nie w tempo dał nam sporą przewagę. Całkiem ciekawe. Ma Abzan Charma, tak? No dobrze. Nie będę poświęcał koptera. Nie ma to najmniejszego sensu. Zaatakuję wszystkim i wrzucę Monastry Mentora. Niech się już przeciwnik martwi, co z nim zrobić. Nie ma nic na stole. Jakby się najlepiej tapnąć, na pewno AB ja tapnę. Zostawię sobie może... tak. No i musi zdjąć mentora, no nie ma innego wyjścia w tym momencie. No, oponent ma najwyżej duże, najwyraźniej ma jednak problemy z maną, tego czwartego landu mu brakuje. Żeby się wysypać, co ma w grobie, zobaczymy. No poddał się, no to 1-0 dla nas. Co możemy zrobić? Co chcemy więcej tak naprawdę? Czego potrzebujemy? Na pewno będziemy grali przeciwko discardowi, no to jest dosyć istotne. Nie chciałbym jakoś bardzo istotnie zmieniać planu gry, ale nie potrzebujemy Ultimate Price przeciwko deckowi, który jest 3 lub nawet 4-kolorowy, bym się spodziewał, bo to jest bo w mana base'ie zendikarowo-kansowy można spokojnie zrobić 4C deck. Czy chcemy deklarację Stasis Snera? Nie, Stasis Snera nie chcę, bo to jest enchantment. Nie chciałbym się nam na drogą Dromoka Command nadziać. Na pewno to, co bym zrobił, to bym obciął jednego Crit-Breakera. Nie jest to aż tak dobra karta, jakby się wydawało. Haritas jest ok.
No zobaczymy. Jestem ciekawy, czy co ma w sideboardzie, czy są tam jakieś languishy na przykład, albo jakieś małe sweepery czarne. Tak jak mówię, no najbardziej się obawiam discardów tutaj z jego strony. Na pewno coś poleci. Czy wrzucić jedną deklarację? Chyba tak zrobimy. Wrzucimy jedną deklarację i spróbujemy w ten sposób. Uterendy są nie, Soriny nie, nie. No dobra, no to okej. Okay. Yeah, submit. Tak wygląda właśnie. Stół, jestem na amerykańskim serwerze, nie na europejskim, ponieważ przeciwnik jest ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, i co sądzimy o tej ręce? No zaryzykujemy, no zobaczymy co. Nie jest jakoś super wybitna, ale też nie jest jakoś tak bardzo mocno zła, daje jakimś. No brakuje trochę removalu na niej, no ale też nie mamy zbyt dużego removalu. Może jakby się pariacha udało jakikolwiek obrócić, sposób byłoby lepiej. Kipniemy ją. Jak co mój przeciwnik zrobił? Nie, jest to też szybka ręka, no, ma dużo minusów, no ale. No. Mogliśmy się w sumie zmliganować, no ale już za późno. Tak jak powiedziałem, no dużą zaletą grania przeciwko Abzan Midrange'owi jest to, że to nie jest jakoś mocno wybitny deck. Okalitas wszedł na rękę. Ja też zacznę od Taplandu. Jestem ciekawy, jak to będzie. W drugiej zagramy z końcem Raise the Alarm. O, Duras. Kola. Jestem ciekawy, czy wybierze Raise the Alarm, czy Gideona. No, opóźnił mnie zdecydowanie. Ten Duras jednak to sporo zrobił. Troszkę go brakuje w obecnym standardzie. Ale no, coś za coś. Pokażemy mu Plainsa i pozwolimy grać. Przyznam się szczerze, że tego. Że spodziewałem się troszkę innego removalu. Znaczy discardu. No ale no cóż. Tak, Anafenza z tej strony. Okej, troszkę nas zamyka w tym momencie. Ponieważ cokolwiek rzucimy na stół, to on będzie mógł się tym przebić. My zrobimy tak, że zagramy jeszcze jednego Swampa i zagramy tu Crit Breakera. Cały czas no, brakuje mi jednej many do tego pariacha. Żeby go wprowadzić na stół, tylko że wprowadzić go na stół pod Abzan Charma jest troszkę bez sensu. Najprawdopodobniej przegram tą grę. Jeżeli teraz dostanę Sage Rhino, no to... No, nie, no wszystko. Gideon nie jest tak dobrą kartą, jaką byłby, jaką jest obecnie w standardzie z uwagi na Abzan Charma, czy też z uwagi na Kraken Gloom. Mówię oczywiście o Frontierze. No nie mam innego wyboru niż zagranie Gideona. Zastanawiam się. Zrobię emblem. To może być zaskakujące, ale mam Security Waste na ręku. Mogę postawić sporo poweru na stole. Security Waste z końcem, potem pariach. Poświęcę trzy typy, wyczyszczę stół, zobaczymy co z tego wyjdzie. Masz trzy karty. Tam jestem ciekawy. To jest jedna z opcji rzeczywiście na zagranie. No dobrze, dociągnął sobie te trzy karty. To trochę zmienia postać rzeczy z uwagi na to, że no teraz ma tych kart 5, czyli ma także dostęp do removalu. Jest 12.
Galloping head, my love. You my own, my faithless. Czy chcę blokować? Nie, jeszcze mogę przyjąć. Chyba że Shabling Ventem zaatakuje. To jest 2, 3, 4, 5, 6. Tak, będzie 4, 5. Będzie bardzo fajne zagranie. Anger back. Za 2. To będzie bardzo ciekawe, powiem szczerze. Szkoda, że wcześniej Kalitasa mi się nie dało zagrać. Nie zagrywam tego jeszcze teraz. Teraz zagramy. Zaraz, 2, 3, 4. Dobra. Teraz zobaczycie, dlaczego w tym deku jest pariach. Zagrywam pariacha. Robi nam za 3 removale. Szkoda, że wcześniej Kalidas nie przetestował. Byłoby zbyt pięknie, no ale bałem się removalu. Sacrifice Shredder Creature. Wybieram jednego, drugiego, trzeciego. Teraz transformujemy pariacha. Wybieram oponenta. Dla zostaną mu. No i teraz byleby nie miał Abzan Charma. To jest dużo, jak będzie miał. No niestety. Sam jestem ciekawy. Zablokuje podwójnie? Nie zablokował. Co może stać się złego? Abzan Charm. No. Ja raczej jeszcze nie wyciągnę się z tej gry. Jedna karta kontra trzy moje, to nie wygląda już tak źle. Chyba nie zagrałem Landa. Proszę Blink Venta rzucić. Jest 4-5. No zobaczymy, co zrobi przeciwnik. No nie będziemy atakowali. No ma dwie tury, żeby mnie tutaj... Skutecznie ona ma 3-rundowy clock na mnie. Ja w pewnym momencie będę musiał coś zrobić z Kalitasem. O, też zagrał Kalitasa. Co mnie może w tym momencie ratować? No kopter może mnie na przykład ratować. Kopter jest dosyć problematyczny dla niego. Musiałem niestety tego pariacha tak zagrać, z uwagi na to, że miałem na to okienko. Zrobimy tak, najpierw zagramy tego pana. Teraz zagramy Smuggler Coptera i dostaniemy... Skipstock. Dostaniemy token, który jest 2-2. Mamy Smuggler Coptera jeszcze. No, przecież zrobimy jednego. On ma raz, dwa. Tutaj byśmy zablokowali. Tutaj byśmy podstawili. Shabling Vent. Raz, dwa, trzy, trzy. Dobrze, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie ma Abzan Charma. A jego ostatnia karta. Ja muszę kopterem brakować niestety. Teraz mi więcej pokazał. To taka troszkę wersja nie jest klasyczna. Ta gra jeszcze jest do wyciągnięcia. Przy jakichś kilku, dwóch, trzech bardzo dobrych drołach. No to tego jednak nie przewidzieliśmy.
No, pariach teraz by się poszło. Pariach by sporo zrobił. Niestety ma te toptery. Tak jak powiedziałem, no szkoda, że tego Kalidasa nie udało mi się jednak umiejscowić na stole, ale nie było na to okienka. Nie atakuje. Zrobić sobie gościa. I w następnej turze użyję ultimatum i najprawdopodobniej to, no, to będzie koniec w mojej historii z tą grą. Chyba, że dociągnę jakąś bardzo dobrą kartę. Tą kartą jest właśnie Ocean Making, tylko że... jak ją zagram, to zostanę na jednym. On będzie mógł tylko i wyłącznie kopterem zaatakować. Się nie uda zablokować. Poświęcić tego. Poświęcić Kalitasa, żeby zdobyć życie, lifelinkować? No jednak nie. Dwa koptery plus raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dostanę. Ciężki wybór, powiem szczerze. Gdybym tak mu zdjął Sylwan Awokata, dostałbym z Kalitasa. Poczekamy, zobaczymy, co się stanie. To będą prowesy się odpalą, ja o tym zapomniałem. Będę musiał w toptera chyba celować. Dobrze, okej. Okay. Ważniejsze jest to, że Shabling Wenda będę miał także do aktywacji. No. Bardzo ciekawy ruch. Zniszczy mi stwór. No niestety, przegrałem to. Mocno kreaturowy deck, tak więc rzucimy więcej removalu. Na pewno jeszcze jedną deklarację, bo ją bardzo tutaj lubię i cenię. To byśmy mogli obciąć. Jeszcze jednego Crypt-Breakera obecne. Kalitasy są dobre, pariachy są bardzo dobre, Monastery Mentory są bardzo dobre. Wrzucę jeszcze jednego Ultimate Price'a, nawet dwie sztuki. Obecne jednego Sorina, jednego Gideona. No i spróbujemy w ten sposób. Teraz będę na play. Jestem sam ciekawy, jak to teraz tam pójdzie. No w tej grze zabrakło mi na kilku dobrych drawów. No ta ręka jest... No muszę coś dociągnąć po prostu. No to jest ryzyko, no ale no cóż, jestem w stanie je podjąć. Mam nadzieję, że mi z koptera nie wyrzuci z Duresa. Zobaczymy. No to keep. No, mulliganuje się. Sam jestem ciekawy. No, Duras mnie jednak bardzo zabolał wtedy. Mam nadzieję, że będzie zabezpieczony nowego Trilanda rozpoczynał tą grę. Duras? Nie, to jest szansa. To jest szansa na zrobienie. Oj, dlaczego teraz? Ale nie, nie jest tak źle. Do your turn. Tak, oddamy turkę. Pro Foresta, domyślam się. Deck bardzo dobrze podejrzewam, musi działać przeciwko Rayleigh z uwagi na to, że ma i mainowe Kalitas i mainowane ofensy. W bardzo ładny sposób musi to zamykać wszelkie deki grające na combo na grobie. Ciekawe. No może Valrestensa może rzucić, no ale nie może rzucić Valrestensa. Na instancie za dwa many każe tylko jedną kartę. Nie spodziewam się, żeby on miał zniszczyć atakującą kreaturę.
No ale z drugiej strony użył tego. No pokaż co masz. Bardzo się zdziwię, jak to będzie zniszczyć na końcu krytery. Wybacz, ale w tym momencie nazwę nie pamiętam. Tak, dociągnę. Chcę dociągnąć, chcę zobaczyć. Może mi się przefiltrować jeden land uda. Nie potrzebujemy więcej landu. Dwie deklaracje są ok. To lecimy do końca. Zielony i pojawia się ryzyko niestety Abzan Czarma. Z drugiej strony marnowanie smuggler koptera na Abzan Czarma. No zobaczymy, sam jestem ciekawy. O, Cryptbreakera. Będę mógł Shabling Venta użyć. No ciekawe, ciekawe. Damy radę to zrobić. Nie wiem czy pamiętacie. Sorin czy Gideon? Oczywiście, że Gideon. Położymy sobie księcia. Znaczy nie księcia, tylko rycerza. Rycerza wykorzystamy, żeby wykrólować smuggler koptera. No i oddamy turę przeciwnikowi. A, jeszcze tak, zapomniałbym. Może to tutaj przypomina mi z automatu. A, czy potrzebuję jeszcze jednego landu? Nie, dwa removale jest dobrze. Dwa removale Sorin do gry, żeby dodać plus jeden, położyć wampira, jest ok. Zostawi manę teraz z Abzan Charmem, żeby. Czy też zagra Rhino i pozwoli mi na bardzo ładny wjazd. Sam jestem ciekawy, co przeciwnik zrobi. No jednak, tak jak powiedziałem, jak ładnie mi się ułoży rozdanie z mana base'u i to będzie 2-drop, 3-drop, 4-drop, to ten deck jest bardzo, bardzo mocny, tak? To ciągnie kartę. Tak, dwa życia to ciągnie kartę. Musi nie mieć żadnych odpowiedzi, albo nie mieć też czwartego landu, co jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. No, Shabling Vent. No, pomyślmy teraz, co będzie najlepiej do zrobienia. Mam Ultimate Price'a. Chyba zagranie jednak Storm Visitora. Trzeba oczywiście wszystko po kolei bardzo ładnie zrobić. Tutaj pójdziemy do góry. Zrobimy z niego stworka. Oczywiście. Ta klikologia jest bardzo ważna. Stopniemy tego. No i teraz będziemy mogli użyć do paka z Sorina. Pamiętajcie także, że on to da nam Elflinga. Wyrzucę Ultimate Price, a jednak deklaracja będzie lepsza na następną turę, jeżeli dostaniemy jakimś Sage Shrine. Najprawdopodobniej to wygrałem. Bardzo lubię ten deck. Naprawdę go bardzo lubię. Czy ja potrzebuję Monastery Mentora? To jest pytanie. Gdybym dobrał teraz kolejny ląd, to mógłbym położyć jeszcze jednego tokena. Nie. Tak, wezmę go. To jednak będzie to dobre rozwiązanie. Damy turę do endstepu, zaataku. Mam na wybór, albo rzucenie Rhino. No to odniosłem zwycięstwo. Bardzo fajnie się grało. No cóż, to dziękuję wam bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejną grę, którą zobaczycie na filmiku niżej.